Witam Was, kochani, i zapraszam do zabawy. Mamy dla Was propozycję, która sprawi, że na pewno uśmiech pojawi się na Waszych twarzach, prawda, Aniu? Na naszych na pewno, już się nie mogę doczekać. Ołówki w dłoń? Proszę bardzo. Bo będziemy pić herbatę. O, i dlaczego? I co ma ołówek wspólnego z kubeczkiem i talerzykiem, który właśnie widzicie? I to jest produkt, który Wam chcemy zaprezentować. Fantastyczny kubek i fantastyczny talerz. A dlaczego jest taki fantastyczny? Dlatego, że możemy się nim świetnie bawić, bo możemy po nim pisać, rysować, zostawiać sobie pełną korespondencję, później to umyć i znowu bawić się z powrotem, maziać i pisać. Do pisania używamy tylko i wyłącznie ołówków, ale za każdym razem możemy po prostu wrzucić takie naczynie, kiedy już treść wiadomości została przeczytana, to możemy je wrzucić z powrotem do zmywarki, to się wszystko umyje i następne wiadomości można zostawiać. No i co? Jesteście pod wrażeniem? Dzięki temu poranki nie będą nudne, bo to jest bardzo fajny prezent dla kogoś i po prostu codzienny sprzęt do używania, codziennie rano, bo możecie sobie nawzajem zostawiać wiadomości, małżonkowie, narzeczeni, ale także rodzice dzieciom. To jest też fajny pomysł na prezent dla kogoś. Co ty tutaj powypisywałaś? Pozdrów. Mamy smacznego, posprzątaj ze stołu, bardzo dobrze. A ja tutaj komuś na przykład, kto ma imieniny, chcę wręczyć taki kubek razem z talerzykiem, bo to jest zestaw w cenie powitalnej 79 zł i 90 groszy i zamiast składać życzenia telefonicznie, bo musiałam wyjść wcześniej z domu, to rysuję sobie kwiatuszka, no bo na imieniny kwiatuszki i piszę na przykład 100 lat, 100 lat i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. O, bardzo proszę. Albo jeśli mamy na przykład dwie osoby przy stole. Gramy w kółko i krzyżyk? Tak, jak mają moje dzieciaki trochę więcej czasu do wyjścia do szkoły, to oni różne rzeczy tam wymyślają przy śniadaniu. A tutaj proszę, mogą sobie zagrać. Pokonam cię. Tu ja. Dobra, ja tu. Drodzy Państwo, 79 zł i 90 groszy. Pozdrawiam, no gratuluję Ci, Ania. No, każdy wygrywa kupując ten kubek i talerzyk. Ja to muszę szybko włożyć do zmywarki, ponieważ to trzeba umyć, moja porażka. Można umyć się w zmywarce, ale również ręcznie. Jest fantastyczna zabawa, przy okazji dobrej jakości porcelana, więc te kubki nie będą tak zwane obszczerbione bardzo szybciutko. Smaczne śniadanie. Mogę na przykład przypomnieć mojemu ukochanemu śniadanie. Przypominam, że lubisz rzodkiewkę. O, przypominam, że lubisz rzodkiewkę, jest bardzo smaczna. Myślę. Można dać teściowej, teściowi, siostrze, bratu, na imieniny, na urodziny, na walentynki i rysujemy piękne serduszko i na przykład piszemy Jola kocha Grzesia. Potem jak Jola już nie kocha Grzesia, to można to gąbką umyć i dopisać kocha Stasia na przykład. O, tak, 79 zł i 90 groszy. A poza tym, że to jest fajna zabawa, to drodzy Państwo, to jest po prostu sprzęt, którego używacie codziennie, prawda? W każdym domu jest potrzebny talerzyk, w każdym domu jest potrzebny kubek, z którego się korzysta nie tylko podczas śniadań, ale także po prostu za każdym razem, kiedy chcemy się czegoś napić albo coś przekąsić. Właśnie, a propos tego, nie piłam jeszcze dzisiaj kawy, więc bardzo się serdecznie poproszę. Zestaw, kubek i talerzyk, 79 zł i 90 groszy. Możecie kupić to sobie, ale możecie też kupić komuś w prezencie i radzę to zrobić teraz, bo to jest produkt w cenie powitalnej. Na urodziny? Na imieniny, pod choinkę. Ale słuchaj, czasami się kupuje też przecież na przykład Dzień Nauczyciela, prawda? Niech dzieciaki nie chcą kupować jakiegoś wielkiego prezentu, coś fajnego, coś śmiesznego i mądrego, żeby się nie wkurzył i klasówki nie zrobił. Tak, masz rację, rzeczywiście to jest bardzo dowcipny. Niezobowiązujący prezent, Tak, a przy tym pomysłowy i za każdym razem ta wiadomość będzie jedyna w swoim rodzaju, indywidualna, a przez to, że pisząc ołówkiem możemy za każdym razem to bardzo łatwo umyć, to też wielokrotnego użytku i możemy codziennie rano zostawiać nowe wiadomości, rysować nowe śmieszne rysuneczki. To jest też fajna zabawa do biura. No przecież. No do biura właśnie. Przecież, i na rano wiadomość. Przyjdziemy do biura i na rano wiadomość. Albo kocham moją firmę, albo lubię moją pracę. Na przykład. O. Jeśli macie ochotę na taki kubek z talerzykiem, zapraszam do Mango.